Dziękuję magnificencjo za zaufanie. Troszeczkę jestem zażenowany, że występuję tak w pierwszej kolejności przed tak znamienitymi profesorami. Widzę tutaj przecież mojego mistrza, pana profesora Kittlera, którego zdobywałem te pierwszą wiedzę, znał go o bezpieczeństwie. Widzę przecież i pana profesora Cieślarczyka, który recenzował moją habilitację kiedyś. Także no to jest dla mnie szczególnie duże wyróżnienie, że mogę przemawiać jako pierwszy, ale łączę to z tym, że właśnie Wojskowa Akademia Techniczna obchodzi 70-lecie. Tak się fajnie składa, że to 70-lecie łączy się z 10-leciem powstania nauk o bezpieczeństwie, czyli mamy dwa takie jubileusze. No ale też warto podkreślić, że w obydwu przypadkach zarówno Wojskowa Akademia Techniczna, jak i nauki o bezpieczeństwie, no, był taki czas, kiedy walczyły o przetrwanie, prawda, o swoją tożsamość. Pamiętamy rok 2002, kiedy podjęto decyzję o wstrzymaniu naboru i likwidacji Akademii. Zresztą to nie tylko ten, ale to był taki najtrudniejszy rok, bo potem też i ja jako 11 rektor w tej 70-letniej historii Akademii też przeżywałem ten okres, kiedy były próby zmiany nazwy Akademii, próby takiej bardzo głębokiej reorganizacji Akademii. Na szczęście one nie doszły do skutku, także to też ważne, że utrzymaliśmy się. I podobnie z naukami o bezpieczeństwie. Pamiętamy, jak dużym wysiłkiem, szczególnie grupy profesorów z Akademii Obrony Narodowej, że wspomnę pana profesora Pawłowskiego, no i tutaj siedzącego pana profesora Kittlera, czy pana profesora Cieślarczyka, którzy walczyli o powstanie nauk o bezpieczeństwie i obronności wówczas, prawda? I potem rok 2017, 18, kiedy ważyły się losy w związku z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowego wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych, ważyły się losy, czy w ogóle nauki o bezpieczeństwie pozostaną na wykazie dyscyplin naukowych. Już o dziedzinach nawet nie było mowy, żeby stworzyć dziedzinę nauk o bezpieczeństwie, co zresztą byłoby uzasadnione z różnych względów, szczególnie z tych względów, że są to nauki bardzo pojemne. Pamiętam też te wysiłki, żeby utrzymać nauki o bezpieczeństwie. To była tutaj duża rola i pomoc pana ministra Zdzikota. Jeździliśmy wspólnie do ówczesnego pana wiceministra Millera, obecnego rzecznika rządu, a wtedy wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby jednak tłumaczyć, że te nauki o bezpieczeństwie są konieczne i są bardzo ważne. Udało się obronić tę dyscyplinę naukową i widzimy, że dyscyplina bardzo dobrze się rozwija, sięga do wielu, wielu innych nauk. Jeśli chodzi o, spoglądam na zegarek, bo mamy bardzo mało czasu, jeśli chodzi o nauki o bezpieczeństwie Wojskowej Akademii Technicznej, udało nam się w ostatnich dwóch, trzech latach skonsolidować całość kadry naukowo-dydaktycznej i wszelkie wysiłki w ten sposób, że mamy w tej chwili bardzo, bardzo silny ośrodek zbudowany i osobny wydział, który można powiedzieć jest taki troszkę mniej techniczny niż wszystkie wydziały Wojskowej Akademii Technicznej. Na tym wydziale skupiliśmy właśnie nauki o bezpieczeństwie. Mamy powołaną Radę Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie i ta dyscyplina nauki o bezpieczeństwie jest jedną z 7 dyscyplin uprawianych w naszej szkole doktorskiej. Mamy uprawnienia również do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Także te wysiłki zaowocowały dobrymi wynikami. Cieszymy się z tego. Żeby nie przedłużać, tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć w przypadku Wojskowej Akademii Technicznej, bo takie
pojawiają się takie wyzwania przed naukami o bezpieczeństwie. Ja lubię używać słowa wyzwania, nie mówię wyzwania i zagrożenia, co często nawet w literaturze się spotyka. Wydaje mi się, że słowo wyzwania już obejmuje oba te zarówno szanse, jak i zagrożenia, więc te wyzwania pojawiają się przed naukami o bezpieczeństwie. Jednym z takich wyzwań to jest ta interdyscyplinarność. I tę interdyscyplinarność my wykorzystujemy, te badania interdyscyplinarne wykorzystujemy w Wojskowej Akademii Technicznej. Jak zostanie, panie rektorze, jeszcze troszkę czasu, to dopowiem. Natomiast teraz nie chciałbym zabierać innym panelistom czasu. Bardzo dziękujemy. Poruszamy się zatem na osi czasu, jeśli chodzi o dyskusję. Jak powstawały, umacniały się nauki o bezpieczeństwie, wiadomo, że bezpieczeństwem i naukowo zajmujemy się od 1919 roku, ale w tym wypadku to subdyscyplina nauk politycznych. My natomiast reprezentujemy tu obecnie dyscyplinę, jak to mocno jest podkreślone w różnych rozmowach. Być może gdzieś na styku tych dwóch nurtów naukowych powstaje pewna współzależność. Natomiast w tej chwili jesteśmy w tym punkcie, że mówimy o tym, że nauki o bezpieczeństwie powstały jako dyscyplina w Polsce, że w wielu krajach w tej chwili rozważa się podobną możliwość, a w utworzeniu zrębów tej dyscypliny formalnych brały udział przede wszystkim uczelnie wojskowe i policyjne. Może w takim razie poprosiłbym pana profesora Zdrodowskiego, żeby w tej chwili zaznajomił nas ze swoim wystąpieniem w tym temacie. Klepsydra działa. Od razu chciałem jeszcze powiedzieć, że może występować u obecnych tutaj osób zainteresowanych pewien niedosyt, ale ze względu na rozmiary przedsięwzięcia, ramy czasowe dały nam tylko 60 minut, stąd pojawiła się klepsydra, która w jakiś sposób pozwala nam właściwie gospodarować tym czasem. Natomiast sądzę, że wszyscy dostojni goście będą dostępni również w kuluarach kawowych i zawsze są osobami publicznymi i z tego co wiem służą swoją radą, pomysłem, dyskusją. Będzie to także możliwe po panelu. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Nie to, że się dopominam, ale widzę, że już od 2 minut mój czas leci na klepsydrze, bo tutaj mamy takie narzędzie. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Państwu kilka przemyśleń moich dotyczących potrzeby prowadzenia badań podstawowych bezpieczeństwa. Często niedocenianych, chociaż myślę, że w tym gronie środowisk akademickich są one szczególnie doceniane. Niewątpliwie rok 2011 był rokiem przełomowym, kiedy powołano wśród listy dyscyplin również nauki o bezpieczeństwie. Ale wcale to nie oznacza, że wcześniej nie istniał dorobek, nie były prowadzone badania. Ale jakie badania? Nauki o polityce, nauki techniczne, medyczne czy nauki wojskowe dla swoich potrzeb prowadziły badania generalnie stosowane, a więc takie, które miały konkretny cel, rozwiązać konkretny problem. Wiemy o tym, że nie ma poprawnie prowadzonych badań stosowanych i nie opartych na badaniach podstawowych. Badaniach, które poznają przedmiot poznania dla samego poznania. Formują język opisu wyników badań, ale również formują metody poznawcze. I o tym chciałbym kilka zdań. Otóż niewątpliwie dzisiaj, szczególnie w ostatnich latach, w naukach o bezpieczeństwie ukształtowały się zaadoptowane metody poznania bezpieczeństwa różnych jego aspektów dzięki właśnie środowiskom naukowym. Powstały liczne publikacje, czego dowodem jest chociażby wydawnictwo Diffin z jednym stoiskiem, a przecież takich wydawnictw jest wiele i widzicie Państwo, ile przemyśleń, wyników badań, głównie w zakresie właśnie identyfikacji bezpieczeństwa, różnych jego aspektów, struktury tego bezpieczeństwa i innych. Powstały również publikacje dotyczące języka opisu bezpieczeństwa w postaci słowników, a nawet encyklopedii. Wiem, że Wojskowa Akademia Techniczna zamierza opracować
kolejną encyklopedię z zakresu bezpieczeństwa zaprosiła wiele, wiele instytucji, co w moim przekonaniu jest bardzo słuszne po to, by różne dziedziny naszego życia mogły się posługiwać tym samym językiem, by można było przenosić doświadczenia i wyniki badań z jednych dziedzin na inne. Tak jak powiedziałem na początku, chciałem w wyniku swoich przemyśleń wskazać tylko kilka potrzeb dalszego rozwijania tych badań podstawowych w zakresie bezpieczeństwa. Rozpocznę może od tworzenia, a może nawet adaptowania istniejących już metod na grunt bezpieczeństwa. Nie oczekuje się, że powstaną całkowicie nowe metody, ale adaptować istniejące metody do specyficznego przedmiotu poznania, jakim jest bezpieczeństwo, niewątpliwie należy. Proszę zwrócić uwagę, że w bezpieczeństwie my badamy przedmiot badań ex ante, a więc zanim wystąpią zagrożenia. Chcemy wiedzieć, jakie one będą, jak wpływają na decyzje nasze, więc nie mamy de facto zdarzeń, a musimy je badać. W związku z powyższym wydaje się, że takimi bardzo dobrymi w tym zakresie metodami są metody modelowania, jakiekolwiek one by nie były. Oczywiście metody modelowania są znane od bardzo, bardzo dawna, ale w bezpieczeństwie należy określić zmienne, nadać im odpowiednie wagi po to, by można było poprawnie modelować i przynosić wyniki badań jednych modeli na inne. Strażaków na powodzie, powodzi na zdarzenia terrorystyczne czy wojenne. Kolejnym takim obszarem, które wydaje się są bardzo potrzebne w zakresie badań podstawowych, to są metody określania, szacowania potęgi bezpieczeństwa, wartości bezpieczeństwa. Do dzisiaj stosowane są, adaptowane z szacowania potęgi państw, metody ilościowo-jakościowe. Są one bardzo niedokładne, jaki ekspert, taki wynik. Tutaj stosowane są od dawna metody czy narzędzia ryzyka, o których wczoraj była mowa. Ale proszę zwrócić uwagę, że mimo że cała teoria ryzyka i narzędzia ryzyka, które powstały na bazie nauk ekonomicznych, ponad 100 lat już, my w zasadzie ryzyko stosujemy tylko do, odnosimy do zagrożeń, a powinniśmy odnosić również do działań, do szacowania skuteczności podejmowanych decyzji czy działań. No i wreszcie trzeci, już kończę, obszar to infrastruktura krytyczna. Zwróćcie Państwo uwagę, że w zasadzie na całym świecie infrastrukturę krytyczną odnosi się do całego państwa. To jest infrastruktura krytyczna państwa. Są sektory, w różnych państwach się różnią, ale przecież każda ojczyzna, ta najmniejsza, lokalna, też ma swoją infrastrukturę krytyczną. To starosta, burmistrz czy wojewoda jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, to w odniesieniu do państwa. Oni też mają swoją infrastrukturę krytyczną, ale przecież bezpieczeństwo dotyczy różnych podmiotów, nie tylko podmiotów w sensie państwa czy narodu. I całe pole do zagospodarowania, poszukiwania kluczowych elementów każdego podmiotu w zakresie bezpieczeństwa. Wymienione przeze mnie te trzy kierunki oczywiście nie wypełniają całości potrzeb badań podstawowych, ale istnieje możliwość wskazywania, czy w ramach prac promocyjnych, doktorskich, habilitacyjnych, czy nawet magisterskich, właśnie tych kierunków. Nauki o bezpieczeństwie potrzebują takich badań i będą one kanwą do prowadzenia badań stosowanych, które są najczęściej finansowane. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Ja chciałem zwrócić uwagę wszystkich zebranych. Ta niezwykła konferencja łączy, co prawda na różnych panelach, ale praktyków i naukę w taki bardzo mocny sposób i bardzo dobrą tutaj sceną właśnie do wykonania tej fuzji jest Wojskowa Akademia Techniczna, nasz jubilat. Natomiast
Jeśli chodzi o nauki o bezpieczeństwie, mamy tego świadomość, że na pewno nie jest gołosłowne stwierdzenie, że mają one charakter antropocentryczny, bo komuż miałyby służyć, jeżeli nie człowiekowi i bezpiecznemu zaspokajaniu jego potrzeb. W procedurach bezpieczeństwa, w algorytmach, które są niezbędne ze względu na presję czasu, jaka pojawia się podczas zaistnienia zagrożeń, kryzysów, czasami ta antropocentryczność może się zagubić. Stąd mówimy też o kulturze bezpieczeństwa. Akurat z kolei fuzja tych dwóch pojęć, kultura i bezpieczeństwo, powodują, że bezpieczeństwo staje się przyjazne, a nie tylko opresyjne, tak jak to bywa, kiedy służby bezpieczeństwa muszą za pomocą stosownej presji wywrzeć działania zgodne z prawem naszego otoczenia. Chciałem poprosić teraz o zabranie głosu pana profesora Mariana Cieślarczyka. Większość z nas tu obecnych w panelu jest członkami Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, a pan profesor Cieślarczyk jest szefem sekcji kultury bezpieczeństwa i prekursorem tego nurtu, właściwie subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Nikt lepiej o humanistycznym wymiarze nauk o bezpieczeństwie nam tutaj dzisiaj nie powie. Bardzo prosimy, panie profesorze. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak zacnym gronie. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe, postaram się w formie instant kilka przemyśleń państwu przedstawić. W takim porządku, jeśli czas pozwoli, kilka refleksji ogólnych, potem odniesienie do badań, dydaktyki, związku nauki z praktyką i może w drugiej części, jeśli taka możliwość będzie istniała, wnioski z próbą przewidywania. Refleksje ogólne. Wydaje mi się, że utworzone przed 10 laty nauki o bezpieczeństwie i mocno podkreślę i obronności, dwie dyscypliny, były przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Decyzja dotycząca obu dyscyplin. Że te dyscypliny powinny znaleźć się w jednej dziedzinie, to jeden z moich przedmówców już mówił, ponieważ swoje subiektywne odczucia przedstawię. Pomieszczenie nauk o bezpieczeństwie w dziedzinie nauki humanistyczne, a tak to było na początku, jeśli państwo pamiętacie, przypominało mi sytuację, kiedy musiałem ubrać buty mojego wnuczka, którego nie mam, wnuczki, więc czułem się podwójnie nieswojo. W związku z tym miałem nadzieję, że dziedzina będzie czymś, co nie zostanie odrzucone w kolejnych latach, a wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę chociażby to, że inżynieria bezpieczeństwa, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród studentów, nie ma w tej chwili miejsca ani w naukach technicznych, ani w naukach społecznych, w których znaleźliśmy się po tym, jak uświadomiono sobie, że zapomniano o naukach społecznych. Nie było ich po prostu, ale potem szybko wprowadzono, żeby nauki o bezpieczeństwie miały gdzie się ukorzenić. Ukorzeniły się, rosną, wydaje mi się, 10 lat to jest czas bardzo krótki w rozwoju nauki, ale w dalszym ciągu nie ma pełnego oddechu, co niekoniecznie umożliwia rozwój. Mówiąc o rozwoju, mam wrażenie, że badania teoretyczne, nazwijmy umownie tak, to jest moim skromnym zdaniem imponujący dorobek.
Czasami słyszy się nawet Polska Szkoła Nauk o Bezpieczeństwie. I na co się wtedy zwraca uwagę? Zwraca się uwagę na to, że szerokie myślenie o bezpieczeństwie jako element kultury bezpieczeństwa, ale także szerokie myślenie o obronności. Po 11 września posługiwanie się terminem obronność w takim rozumieniu jak kiedyś, łącząc to z wojskiem i obronnością w wymiarze militarnym, znów przypomina ciasne buty czy ciasny surdut. Więc jest problem. Problem, który może być rozwiązany prawnie i strukturalnie. Jeśli pozwolicie Państwo, we własnym imieniu dziękuję panu profesorowi Szczurkowi, że miał odwagę, pomimo pewnych trudności, utworzyć Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Jest to początek zmian nie tylko strukturalnych, ale zmian myślenia o bezpieczeństwie i obronności. A jeśli takie zmiany jako element kultury bezpieczeństwa, na który pan profesor, pan rektor zwrócił uwagę, jeśli to będzie się rozwijało, zaczynając od myślenia, dobre i złe rzeczy zaczynają się w naszym sposobie myślenia. Jeśli to będzie rozwijało się zarówno w myśleniu, w regulacjach prawnych i w rozwiązaniach strukturalnych, to jest szansa na to, żeby, i tu nawiążę do wypowiedzi mojego przedmówcy, kolegi profesora Zdrodowskiego, żeby za chwilę do naszego myślenia dopuścić takie pojęcie kultura metodologiczna. Być może to pojęcie pozwoli nie mówić o metodologii nauk o bezpieczeństwie, bo w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że ten wir, nie chcę powiedzieć błędne koło, czy chocholi taniec zaczyna grać, ale na podstawie doświadczeń wiemy już, że badania inter- i transdyscyplinarne są konieczne po to, żeby inżynieria bezpieczeństwa nie była obcym ciałem, po to, żeby zbliżyć teorię do praktyki. To są jeszcze te słabe punkty, nad którymi warto popracować. Przepraszam, jeśli przeciągnąłem. Dziękujemy za naświetlenie tej problematyki właśnie w taki humanistyczny sposób. Może przypomnę Państwu jedną istotną rzecz, jeżeli mamy jubileusz dziesięciolecia nauk o bezpieczeństwie. Pewne rzeczy są tworzone formalnie w gabinetach polityków. Obecną typologię nauk oparto o system OECD. W nim nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina nie występują. Jednak decydenci obecnej doby dostrzegli zapewne zmiany, również i geopolityczne, czy to, o czym mówimy, gdy wypowiadamy termin kryzys wartości. Nauki o bezpieczeństwie zostały pomimo modyfikacji typologii nauk utrzymane w polskim systemie i to naprawdę wisiało na włosku, a okazuje się, że są one bardzo potrzebne, dlatego że wymiar naukowy wiąże się z tym, co powiedział kiedyś Einstein. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Tym różni się gatunek ludzki od pozostałych gatunków, że potrafi w sposób abstrakcyjny ukształtować formy naszego skutecznego działania. Chciałbym zatem przejść do kolejnych panelistów i poprosić pana profesora Gierszewskiego o przedstawienie kolejnych osób, które biorą udział w dzisiejszym panelu i dyskusji, która być może nastąpi po nim. Dzień dobry Państwu, ja tak techniczny jestem, troszeczkę odpowiadam za tą klepsydrę, dlatego może taka moja rola niewdzięczna jest i moich kolegów, przedmówców i przyszłych prelegentów, bardzo przepraszam za to, ale ponieważ oni za to, że postawili nam taki reżim czasowy do godziny 10, ten panel ma się skończyć, a ja chłonąłbym każde słowo moich przedmówców i prelegentów, którzy wystąpią za chwileczkę, więc tak patrząc na to, my wszyscy jesteśmy takimi podróżnikami, jeżeli chodzi o dyscypliny, mówimy to o dziedzinach, o dyscyplinach. Każdy z nas ma pewien pryzmat swoich własnych doświadczeń, również naukowych. Ja również przyznaję się, że jestem uczniem moich tutaj kolegów, którzy za chwileczkę wystąpią, a w szczególności pana profesora
Sienkiewicza, który był jednym z prekursorów, który prowadził taką metodologię badań w Akademii Obrony Narodowej, czy Akademii Sztuki Wojennej. I dlatego bardzo, panie profesorze, bardzo proszę o króciutkę. I ustaliliśmy też taki sposób metodyczny naszego spotkania, że my nie przepytujemy naszych przedmówców, ponieważ oni mają taką bogatą wiedzę, że nie pytamy, jak jest przedmiot, podmiot, metodologia, jakie paradygmaty, które powstają, ale te ich przemyślenia są dla nas tak bardzo cenne i chcemy chłonąć, więc panie profesorze, bardzo prosił o wystąpienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to honor dla mnie uczestniczyć w tym spotkaniu i móc podzielić się z Państwem pewnymi refleksjami i uwagami dotyczącymi przede wszystkim rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Takie spotkanie stwarza okazję do pewnych podsumowań i ocen. Ja nie będę dokonywał tych ocen, patrząc na dziesięciolecie rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Kiedyś podobno w Paryżu na kongresie poświęconym w związku z dwustuleciem rewolucji francuskiej, ponoć zapytano pewnego historyka, profesora chińskiego, o jak on ocenia z punktu widzenia państwa środka, ocenia to wydarzenie, jakim była rewolucja francuska. Ten właśnie profesor chiński odpowiedział, o 200 lat to za mało, żeby dokonywać ocen. Dlatego uważam, że 10 lat to zdecydowanie za mało. W ciągu 10 lat uważam, że przede wszystkim dążyliśmy, tak pozwolę sobie powiedzieć, że dążyliśmy do określenia tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Skoro zapadły pewne decyzje, nazwijmy to formalne. Oceniając, gdybym się natomiast pokusił o ocenę tego dziesięciolecia, to bym przede wszystkim zastanawiał się, co uzyskano w sferze języka, problematyki, problemów, metod i co jeszcze? Przede wszystkim teorii, prawda, o której znaczenie było już dziś podkreślane. Rzeczywiście nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Mówi się o tym od kilkudziesięciu, a może od kilkuset nawet lat. Bez formułowania sądów ocenowych wyrażających aprobatę lub dezaprobatę na pewnych dotychczasowych dokonań, to bym chyba zwrócił uwagę na dwie bliskie wydarzenia. Pomijam edukacyjne osiągnięcia, które były, uważam, w tym dziesięcioleciu wielce znaczące w różnych obszarach i w różnych uczelniach. Natomiast z tych wydarzeń, które szczególnie utkwiły mi w pamięci, z oczywistych powodów, to jest realizacja wielkiego projektu SBN, System Bezpieczeństwa Narodowego, którym kierował pan profesor Fitler, oraz nie omieszkam podkreślić znaczenia czterech międzynarodowych konferencji pod hasłem Metodologia Badań Bezpieczeństwa. Te konferencje przyniosły bodajże 7 tomów, które wówczas były podstawą mojej propozycji stworzenia Biblioteki Wiedzy o Bezpieczeństwie, tak jak niegdyś była Biblioteka Wiedzy Wojskowej. Ale skoro się pojawiła Biblioteka Wiedzy Wojskowej, to już krótko spojrzenie nie na dziesięciolecie, tylko na znacznie dłuższy okres czasu. Otóż na początku lat 90. powstał w Akademii Obrony Narodowej raport o stanie nauk wojskowych. Tym raportem kierował pracami pan profesor Michał Krawdze. Uczestniczyłem w tym przygotowaniu tego raportu i w trakcie pewne wnioski z tego raportu zmierzały ku temu, że tu znów mi się przypomina tym razem Lampart. A tam w Lamparcie
Lampeduzy, książę Salina mówi, że żeby zostało wszystko po staremu, trzeba wszystko zmienić. Prawda? I taka świadomość po tym raporcie powstała, że trzeba wszystko zmienić. To znaczy co? Zwłaszcza w warunkach tego rozpoczęcia polskiego boomu edukacyjnego, który był wydarzeniem, ja wiem, wydarzeniem o wartości globalnej wręcz. Tego nie było chyba nigdzie na taką skalę, w takich ilościach nie przeladzających się, żeby tutaj dialektyką się nie wadzić w jakość, prawda, bo różnie z jakością było. Teraz, po tym raporcie tak się złożyło, że rozpoczęły się prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Uczestniczyłem w pracach zespołu kierowanego przez profesora Woźnickiego, byłego doktora Politechniki Warszawskiej, i wyraźnie już określono jedno z zadań zespołu. Mianowicie szkolnictwo wojskowe, zaczęła się reforma szkolnictwa, ma być nie szkolnictwem resortowym, ale być elementem systemu edukacji narodowej. Co też nie bez pewnych kłopotów się ziściło. Wtedy również, tu mówię teraz o ostatnich latach ubiegłego wieku, czyli o schyłku lat 90., już powoli kończę. No, na posiedzeniu między innymi w Wojskowej Akademii Technicznej, posiedzeniu Rady Szkolnictwa Wojskowego, byłem przez pewien czas sekretarzem tej rady, no, zostało przyjętych kilka nowych kierunków studiów. Wśród nich bezpieczeństwo narodowe. Pominę inne, bo one nadal są w programie większości uczelni. Prawda? Ale wtedy po raz pierwszy bezpieczeństwo narodowe. I to był koniec 98 rok bodajże. Od 98 roku do wyłonienia się nauk o bezpieczeństwie, no, upłynęło sporo czasu. Niezmarnowanego czasu, bo było to przygotowania edukacyjne niejako do podjęcia tych wyzwań edukacyjnych, no, sprzyjały oczywiście badaniom. Badaniom między innymi w obszarze właśnie bezpieczeństwa, ale w szczególności w obszarze bliskich mi, mianowicie problemów badań systemów bezpieczeństwa. Z wykorzystaniem metod, które między innymi w Wojskowej Akademii były rozwijane, a tu dodam tylko z wielkim szczęściem dla mnie, bo kończyłem Wydział Cybernetyki, a spojrzenie cybernetyki zarówno takie pozytywne, ale również i nie do końca zaspokajające niejako pewne potrzeby, czy raczej może nadzieje tych, którzy z cybernetyką się zetknęli. O cybernetyce wspomniałem tylko dlatego, że los pewnych właśnie cybernetyki z edukacyjnego punktu i nie tylko widzenia, no, może się wiązać z pewną antycypacją rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Ale o tym być może jeszcze będzie. Dziękuję i przepraszam za... Dziękuję bardzo, panie profesorze. Właśnie to jest przykład pana profesora, który łączy nauki ścisłe z naukami społecznymi. I nie jest to łatwe, bo wiemy, w Akademii Pomorskiej wystartowaliśmy z takim kierunkiem studiów cyberbezpieczeństwo i okazało się, że chcieliśmy przyporządkować właśnie w dyscyplinie nauki społeczne. Nie udało się. Musieliśmy przyporządkować nauk technicznych. Także bardzo dziękujemy za to wystąpienie. A teraz ostatnia osoba, ale nie mniej ważna. Ja przyznaję się, że profesor Waldemar Kittler to jest mój mistrz, dlatego też ja już zamieniam się słuch, chyba również i państwo. Panie profesorze, bardzo proszę o wystąpienie. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i pozwólcie państwo, utrzymam ton uprzejmości i grzeczności, jak to miało miejsce tak szybciutko. Cieszę się bardzo, że jestem wśród moich mistrzów, nauczycieli,
a jednocześnie słuchaczy i uczniów. Profesor rektor Tadeusz Szczurek był moim dyplomantem. Obecny rektor uczelni waszej optoelektronik jest moim słuchaczem jako słuchacz studiów podyplomowych. Także bardzo miło w tak zacnym towarzystwie. A na sali siedzi członek komitetu organizacyjnego, dr Natalia Moch, moja doktorantka. Cieszę się bardzo, że tak mogę też tym się pochwalić. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że pan profesor Piotr Sienkiewicz uprzedził mnie, mówiąc o tym, że pojawiły się studia bezpieczeństwa, kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe. Jeszcze również w tym uczestniczył dzielnie profesor świętej pamięci profesor Roman Kulczycki, prawda? I w naszym wydziale, wówczas w Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej, zagalopowałem się, przepraszam. Stało się tak, że był ten kierunek studiów. I teraz tu mamy, już jest nawiązanie dzięki temu do pierwszego wątku, który pragnę podnieść. Otóż proszę Państwa, to, że organ administracji usankcjonował formalnie istnienie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, nie oznacza to, że nie uprawialiśmy wiedzy i nauki o bezpieczeństwie. Nie poznawaliśmy tego na poziomie badań podstawowych, jak to mówi pan profesor Bogdan Zdodowski, ani też nie oznacza to, że nie działy się badania, prowadzone były badania podstawowe. Model systemu obronnego państwa podjęty był w naszej akademii jeszcze zanim ktokolwiek myślał, że w ogóle z naukami wojskowymi ktokolwiek co uczyni i je zlikwiduje, tak? Czy zniesie je z listy nauk, dyscyplin naukowych, a wówczas jeszcze dziedziny naukowej w Polsce. I to też dobra rzecz. Pan profesor Cieślarczyk, którego nawiązał, ja też skorzystam z tego. Otóż zauważcie Państwo, dziedziną naukową były nauki wojskowe i jeszcze nie mogliśmy się tam pomieścić. A cóż dopiero nauki o bezpieczeństwie? I to są te właśnie dwa wątki, o których przede wszystkim, które zwracam swoją, zawsze ostrzegam ten fakt i pragnę zwrócić Państwa uwagę na rozwój nauk, oczywiście tej perspektywy 10-letniej, a do 200 jeszcze daleko lat oczywiście. Otóż pierwszy obszar to jest ten, który sprawia, że z naukami dzieje się tak, a nie inaczej, to jest ta wola organu władzy publicznej, administracyjna decyzja o ustanowieniu lub nie, czasem niefrasobliwie, czasem nie wiadomo ni stąd, ni zowąd. Są nauki, jest dyscyplina, nie ma dyscypliny. Tak się stało z nauką obronności. I z tą naukami obronności, czy nauką obronności stało się tak też dlatego dziwnie, że proszę Państwa, kiedy myśmy od 2011 roku, już tak formalnie, patrząc na stronę formalną, proceduralną, podjęli kroki i środowisko naukowe, głównie u mnie w Akademii, dlatego że jedynym wydziałem, który posiadał uprawnienia w naukach obronności, najpierw był Wydział Zarządzania i Dowodzenia, po czym również Wydział, którego ja jestem pracownikiem, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. W pierwszym wypadku włącznie z habilitacjami, wnioskowaniem do profesur, a u mnie w Wydziale tylko doktoraty póki co. I ledwie okrzepliśmy, doszliśmy do tego, jak sobie z tym poradzić, jak odróżniać nauki obronności od nauk o bezpieczeństwie i tożsamości tych dwóch dyscyplin. To znaczy, myśmy nie ustalili tego, do dzisiaj nie wiem, jak to odróżnić, bowiem podam dwa przykłady. A no właśnie, doktor Natalia, mogę przytoczyć kierowanie obronnością państwa i w tej materii zajmowała się pracą naukową i doktorat popełniła i obroniła i uzyskała uprawnienia w naukach o bezpieczeństwie. A inna moja doktorantka, praca pod tytułem Przygotowanie obronne społeczeństwa i w nauki obronności. Proszę konia z rzędem temu, kto wyjaśni mi, które właściwsze jest rozwiązanie. Cała obronność jest materią bezpieczeństwa narodowego przede wszystkim, a zatem i bezpieczeństwa szerzej. Bowiem to wszystko, co czynimy w dziedzinie obronnej, wszelkie zabiegi, poczynania, wszelkie organizacyjno-techniczne, ale ludzkie i edukacyjne kroki, to jest wszystko po to, żebyśmy byli co? Bezpieczni. A więc tu jest ten problem. I ledwie okrzepliśmy, zaczęliśmy jakoś to porządkować, pojawia się kolejna decyzja w 2018 roku, kiedy już nie ma nauk obronności. Podczas gdy teraz środowisko na świecie, Skandynawowie i nie tylko, optują także przedstawiciele tej takiej gałęzi nauki o stosunkach międzynarodowych, jaką są studia nad bezpieczeństwem, studia bezpieczeństwa, optują nawet za ustanowieniem, powołaniem takiej dyscypliny naukowej, jak są nauki wojskowe albo też studia strategiczne, prawda? Ale nadać jej taki nawet formalny status, dlatego że jest to ważne zagadnienie.
wedle ich opinii, a więc zniesiono nauki obronności. I co się dzieje? No i co teraz dalej? Znowu trzeba na tej, kiedy teraz przystępujemy nawet do obron, przyjmujemy obrony i niektóre tematy, otwartych tematów w zakresie nauk obronności i teraz w naukach o bezpieczeństwie, no to brzmią dosyć przedziwnie. Ale tak jest właśnie kolejna rzecz. I drugi blok problemów. Drugi blok problemów to jest ten, że jest silna presja środowiska naukowego, żywiołowy nieraz pęd, przepraszam za to wyrażenie ostatnie, do tego, aby uzyskać kwalifikacje w naukach o bezpieczeństwie. I proszę mi powiedzieć, jak ma się zachować przedstawiciel tych nauk, który jednego dnia słyszy o wpływie migracji na bezpieczeństwo granicy państwowej, a drugiego dnia czy innego dnia podejmuje wyzwanie właśnie związane z cyberbezpieczeństwem albo też z organizacją zespołów zadaniowych sił zbrojnych podczas misji pokojowych. No dwa różne światy. To jest właśnie to kolejne wyzwanie, które świadczy o tym, że dyscyplina to jest za ciasny gorset naukowa, jaką są nauki o bezpieczeństwie. Mało tego, jeśli już ma być dyscypliną, to proszę się nie zrażać, ale to też nie można tam wrzucić wszystkiego. Dyscyplina musi mieć swoją tożsamość. Zgadzam się, że są badania interdyscyplinarne, transdyscyplinarne, multi i tak dalej, dyscyplinarne. Ale dalej dyscyplina jest dyscypliną. Astrofizyk korzysta z dyscypliny tak jak fizyka, astronomia, chemia, innej wiedzy, czy jeszcze przeróżnych, których nawet nie jestem w stanie teraz wymienić. Ale on jest astrofizykiem. Dlatego też nie może być tak, że każdy, kto tylko użyje słowa bezpieczeństwo, już jest nominantem czy kandydatem do nauk o bezpieczeństwie. Proszę Państwa, i to jest ostatnia rzecz, wiem, że czas upływa, albo upłynął, więc dokończę, proszę pozwolić, ostatni akapit. Jeszcze dyskusja, jeszcze mała dyskusja, pytanie, panie profesorze. Ostatnie zdanie, bo to inaczej to będzie niespełnienie moje, nie stanie się spełnienie żadnego. Już mi zabraliście ten czas właśnie, ale dobra, przepraszam. Sztuka polega na tym, że jestem zdania, poza tym, że to powinna być dziedzina nauki, a nie dyscyplina, nauki o bezpieczeństwie, natomiast jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, przedmiot nie rozstrzyga o tym, czy jest to, nie rozstrzyga dzisiaj o tożsamości dyscypliny. O tożsamości rozstrzyga cel poczynań badawczych. Jeżeli kto, przedmiotem naszych badań może być ten sam i obiekt, i całe charakterystyki tego obiektu interesujące dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Ale cel, do czego zmierza ten badacz, dopiero decyduje o tym, czy jest to dyscyplina, czy inna. Obiekt w przestrzeni kosmicznej jest godny zainteresowania dla tych wspomnianych astrofizyków, fizyków kosmicznych, chemików, biochemików, nie wiem kogo jeszcze i astronomów, ale każdy ma inny wzgląd na inną rzecz, to rozpatruje. Jeden bada procesy fizyczne, inny procesy chemiczne, ale wszyscy badają to samo. Ale to nie znaczy, że tenże fizyk czy astrofizyk jest już biochemikiem czy chemikiem kosmicznym. Dziękuję bardzo. Trochę dziękuję panie profesorze. Oczywiście pan profesor mógłby nie tylko godzinami, ale też pewnie dniami, tygodniami opowiadać o przedmiocie, podmiocie badań, więc tak króciutko chcieliśmy jeszcze przepytać, żeby ten panel stał się zadość i te 7-8 minut, które mam zakończenia, to postawiliśmy, że każdy z nas, to ja i pan profesor Piowarski, zadamy po jednym pytaniu. Otóż wiemy, że każdy kierunek studiów jest przyporządkowany obecnie w Polsce do dyscypliny naukowej i możemy studiować bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe, w naukach prawnych, administracji, polityki i administracji itd., itd., itd. Na jednym, byłem recenzentem pewnej pracy dyplomowej, gdzie jedna właśnie autorka poświęciła dużo miejsca zwłokom nieznanym. I tak właśnie zapytałem właśnie, czyli jaki to jest ten podmiot w naukach o bezpieczeństwie zwłoki NN. No i zapadła konsternacja. Ja myślę, że panowie profesorowie wybną z tego bardziej łatwiej i prosto, więc bardzo bym prosił o odpowiedź na podmiot, po podmiot bezpieczeństwa, jakim właśnie jest, bo my znamy oczywiście również i poglądy profesora Wróblewskiego, który mówił o przedmiocie referencyjnym, podmiocie. Bardzo chciałbym, aby panowie profesorowie wypowiedzieli się na temat podmiotu bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie. Pytanie padło i myślę, że jeżeli można prosić po kolei panelistów w jednym zdaniu, gdyby zechcieli się odnieść, ponieważ jest to chyba to kluczowy temat.
w naukach o bezpieczeństwie. Myślę, że już częściowo, czy nawet całkowicie pan rektor odpowiedział na to pytanie, bo powiedział, że zawsze na końcu będzie ten człowiek, prawda, bo jesteśmy właśnie tak usytuowani antropocentrycznie właśnie, że one są ukierunkowane na to bezpieczeństwo człowieka. Zawsze to będzie na końcu, prawda, ale po drodze jeszcze dużo się dzieje, prawda. Ja korzystając z tego, że mam te pół minuty, to jeszcze tylko dokończę tę myśl, o której mówiłem, o tych wyzwaniach, szansach i zagrożeniach dla nauk o bezpieczeństwie, to co tutaj też i pan profesor Kittler zaznaczył, że troszeczkę nam się rozmywają, to jest to zagrożenie, że rozmywają nam się nauki o bezpieczeństwie, że gdzieś tam rzuci się słowo bezpieczeństwo i od razu traktuje się to, co panowie też profesorowie powiedzieliście, mówi się, że to jest praca naukowa dotycząca bezpieczeństwa. I to jest to ryzyko. Ja bym miał taki apel, bo siedzą tak znamienici goście na sali, którzy prowadzą badania naukowe, prace naukowe. Myślę, że gdzie jak gdzie, bo bardzo często już odchodzi się od rozdziałów metodologicznych. Myślę, że dla zachowania jeszcze przynajmniej przez jakiś czas, dla zachowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie warto pamiętać, żeby tę metodologię mocno uwypuklić i zaznaczyć ten właśnie przedmiot badań, zaznaczyć problemy i tak dalej. Więc to jest taki apel, bo mówię, widzę coraz więcej na przykład doktoratów jest, gdzie się odchodzi od rozdziałów metodologicznych, a metodologia to nie jest potrzebna. Więc tutaj warto dla zachowania tej tożsamości tych naszych młodych nauk o bezpieczeństwie. No i jednocześnie te badania, które mają charakter interdyscyplinarny, no są też takim swoistą szansą. Ta interdyscyplinarność jest swoistą szansą, zwłaszcza w tej sferze aplikacyjnej, czyli wdrożeniowej. To, co robimy w Wojskowej Akademii Technicznej. Na koniec tylko powiem jako przykład, że powstał już pierwszy doktorat interdyscyplinarny, oczywiście ze wskazaniem na nauki o bezpieczeństwie, na temat wykorzystania technik rozpoznania obrazowego w Służbie Bezpieczeństwa Globalnego, a konkretnie w międzynarodowej kontroli zbrojeń. Czyli można to pogodzić i trzeba wykorzystywać te inne nauki, natomiast pamiętać o tej naszej tożsamości, właśnie to co było wcześniej wspomniane. Dziękuję. Została nam praktycznie jeszcze jedna minuta. Będę miał pewną propozycję, ale proszę profesora Zdrodowskiego i jeszcze o konkluzję. To bardzo precyzyjnie postaram się wypowiedzieć swój pogląd na temat zadanego pytania. Chodzi o podmiot bezpieczeństwa. Dla mnie oczywistością jest, że w działalności badawczej jest podmiot i przedmiot tych badań. Podmiotem badań zawsze jest badacz w postaci pojedynczej osoby, zespołu, instytucji i tak dalej. Przedmiotem badań jest to, co badamy. I to jest sprawa czysta. Możemy to odnieść teraz do bezpieczeństwa, ale to jest jedno znaczenie podmiotu. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli się popatrzy z punktu widzenia ontologicznego, czym jest bezpieczeństwo. W zasadzie większość, jak czytam poglądy naukowców, jest zgodna, że bezpieczeństwo nie posiada swojej tożsamości ontologicznej. Nie w sensie, no ma jakąś odniesienie ontologiczne, ale nie ma bytu realnego. Ono zawsze jest odniesione do właśnie kogo czego? Drugie znaczenie słowa podmiot. Podmiot to jest bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo narodu, organizmu, bezpieczeństwo systemu, instytucji, infrastruktury krytycznej i tak dalej. I to w moim rozumieniu jest drugie znaczenie. Natomiast mylenie tych dwóch pojęć prowadzi do namanowcy. Warto znać dwa znaczenia słowa podmiot w bezpieczeństwie. Ze względu na to odniesienie ontyczne, o którym przed chwilą mówiłem. Dziękuję. Z konieczności będę podsumowywał. To tak zabrzmiało trochę pejoratywnie, ale myślę, że nasze spotkanie ma szczególne znaczenie. Krótka refleksja. Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina zaczęły istnieć w roku 2011. Można powiedzieć, że najsilniejszym wydarzeniem w odczuciu społecznym, jakie miało miejsce wówczas, to był kongres de facto, który rozpoczynał tą dekadę, który odbył się w Szczytnie. Wszyscy zapewne pamiętamy ten
kongres, każdy w inny sposób. Tu moja osobista refleksja. Padły słuszne słowa i publicznie wygłaszał je profesor Cieślarczyk chyba 2 lub 3-krotnie. Jeżeli dyscyplina ma się utrzymać, musimy wypracować własną metodologię, jakoś w tym charakterze. Państwo może, przepraszam, ale nie wszyscy rozumieją sytuację i klimat, w jakim te wypowiedzi się odbywają tutaj dzisiaj. Ale jeszcze refleksja. 10-lecie pięknie odbywa się w całej Polsce na konferencjach, odpocząwszy od warsztatów metodologicznych UPH Siedlce poprzez Security Forum, już 16 w Krakowie, notabene 26-27 maja w Krakowie. Znowu spotkamy się z Hiszpanami i ludźmi z wielu innych krajów na takim Security Forum, gdzie zawsze dominują uczelnie polskie. Nie musimy się wstydzić tych wystąpień. To jest potwierdzeniem słów tu obecnych panelistów, że jest coraz wyraźniej widoczna ta polska szkoła nauk o bezpieczeństwie. I teraz chciałem powiedzieć, zaczęło się w Szczytnie, a finiszujemy w uczelniach wojskowych, bo jeszcze kolejne wydarzenia w tym roku będziemy mieli w ramach tego jubileuszu. Natomiast pewien niedosyt zarówno u audytorium, jak i po stronie panelistów, proponowałbym, co rozważymy zapewne, żeby zawrzeć w monografii, gdzie każdy z tu obecnych może zechciałby rozważyć napisanie rozdziału do książki, która by została wydana w Wojskowej Akademii Technicznej, powiedzmy. I ja służę tu kooperacją naszego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności z Krakowa, jeśli chodzi o moce przerobowe. I wtedy dalibyśmy upust, wykorzystali wiedzę tego grona szacownego, które tutaj się zgromadziło w tym bardzo istotnym panelu i zaspokoili również ciekawość uczestników dzisiejszego panelu, panelu jubileuszowego. Musimy dbać o tożsamość nauk o bezpieczeństwie, ich rozwój, bo tak praktyczna dyscyplina, jaka w tej chwili została nam dana, pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość, jeżeli ona będzie trwała, przetrwa i będzie dalej się rozwijać zgodnie z definicją samego bezpieczeństwa i być może w ramach tego rozwoju wyewoluuje z tego jądra poprawnego metodologicznie w dziedzinę naukową, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby wybrzmiało na świecie Security Sciences obok Security Studies i żebyśmy tutaj i wspierali się z kolegami politologami, ale niekoniecznie na przykład zostali kiedyś wchłonięci, dlatego że praktycy, którzy wyszli z munduru i z kultury honoru munduru, są nieodzowni i nie powinni być na przykład w jakiś sposób dominowani przez polityków, bo tam, gdzie krew i pot, tam zawsze jest mundur. Niech nauki o bezpieczeństwie rozwijają się dalej pomyślnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. Bardzo dziękuję panelistom i prosiłbym o przedyskutowanie tej propozycji, gdzie wypowiedzi byłyby dopełnione w tak szacownym gronie w wydaniu książkowym.